Jeżeli chcą tego dokonać, to muszą wystartować lepiej niż przed rokiem. Wówczas przegrali na starcie z Sassuolo 1-2, potem remis w meczu z Sampdorią, także remis w rywalizacji z Empoli i dopiero w czwartej kolejce, dopiero 20 września rozbili Lazio 5-0. I tam są teraz skierowane wszystkie oczy, bo przecież już niedługo polska reprezentacja rozpocznie kwalifikacje do Mistrzostw Świata. Boniek podawcy na Furia Rocha, nowy selekcjoner Lopetegi sięgnął po zawodnika Napoli, centra na pole karne, Kalidou Koulibaly, jeszcze Mbaye Niang! Mamy podniesioną chorągiewkę, oczywiście był na offside'zie, ale Alessio Romagnoli. Tak nieczysto trafił Niang w piłkę, miał idealną okazję do tego, by pokusić się o celne uderzenie. Popatrzmy jeszcze raz, o właśnie ta piłka dobrze tutaj sta przed szesnastką Łynia. Na pewno asyst w poprzednich rozgrywkach. Fawzi Ghulam, Dries Mertens, nie ma spalonego. Mertens! Subek Milik! Gol! Arkadiusz Milik! 10. Polak w historii Serie A z golem na tym poziomie. Dlatego patrzmy jeszcze raz. Bardzo dobrze, to jest to otwierające podanie do Mertensa. Uderzenie piłki, no i tak troszeczkę z koziołkiem i bardzo się sprzyja lepszy. Z tego 2016 wówczas trafił Isini, ale szybko odpowiedział. Jack Bonaventura, Mbaye Niang nad bramką jeszcze ucierpiał. El Seid Hysaj, Fawzi Ghulam, Dries Mertens poradził sobie z Gonzinacją. Abate! A teraz grande! Gigi Donnarumma! O, grandissimo Mertens, jeszcze tam Abate przedziurawiony, założony kanał, jak się mówi, języku piłkarski, przed pole karne. Popatrzmy jeszcze raz, świetnie, no, tutaj prawo tutaj nogę, jeszcze raz Abate na prawą nogę i kapit. Kajeko, El Seid Hysaj, dziś maszyna Sariego, dobrze naoliwiona, Dries Mertens! Uwaga, jeszcze Milik! Donnarumma, piłka obok bramki będzie, tylko rzut rożny. Bardzo dobra akcja, kolejna, razem prawo. Milik! Do zera! Arkadiusz Milik! Dublet w pierwszym meczu! Ujął jego skuteczności, ale wciąż nie miał dogodnej okazji. Dziś kolumbijski napastnik może teraz Mbaye Niang! Tylko bożna siatka i nie musiał interweniować Pepe Reina. Ale bardzo dobrze rozprowadzona akcja środkiem boiska przez Bonaventurę. Ta piłka, widzimy Nianga, no i ten już tutaj. W 2000 roku pod wodzą Pippo Inzaghiego na stadio San Siro. Mbaye Niang! Fantastyczna akcja! Krem de la krem w wykonaniu! Na którym oglądamy ten zespół fantastycznie! Znowu bardzo dobrze rozegrana piłka, tym razem przez Suzo. I widzimy pojedynek wygrany 1-1 z Hysajem. I tutaj absolutnie już nawet Cajon interweniujący, wracający po własnym polu karnym, nie mógł zapobiec, utraci gola. Także mamy bramkę kontaktową, no i zrobiło. Rusza Milan po gola na 2-2. Suso, Ignacio Abate, Ignacio Abate, kto to zamknie? Może Jack Bonaventura? Bonaventura, ale tam dwóch zawodników. Napoli! O Jezu! Ależ uderzył! Kapitalny strzał! Suso! 10 minut tej drugiej połowy zmieniają oblicze tego spotkania. To naprawdę z dużym znakiem zapytania, ale naprawdę kapitalne uderzenie Susy. Kapitalnie, jeszcze raz popatrzmy, piłka uderzona z bardzo wielką siłą, prosto pod biciem. Mbaye Niang jeszcze dograł do Suso, on ma świetną lewą nogę. Suso jednak do prawej zaskoczył wszystkich i będzie rzut rożny tej akcji Hiszpana. To Storino, zarzucano mu w poprzednim sezonie, że właśnie zawodził w tych meczach z wielkimi włoskiej ekstraklasy, a strzelał tym nieco mniejszym. Suso, Juraj Kucka, Milan bliski objęcia prowadzenia. Czy tu był spalony? Tak jest, na offside'zie Suso. No powiem ci, chciałbym to zobaczyć. W meczu nie obejrzał. Fawzi Ghulam, Dries Mertens. Dries Mertens. Nie ma offside'u. Nie ma offside'u, Arkadiusz Milik chciał oddać piłkę do Driesa Mertensa. I Zieliński wyprowadza atak Napoli z przodu. Milik, Zieliński do Driesa Mertensa. Dries Mertens będzie szukać prawej nogi. Mertens, Cajon i gol. José Cajon, 74.
uważni. Ale wielkie brawa za tą akcję dla Piotra Zielińskiego. Kapitan tutaj mknął za do Mertensa, a ten wewnętrzną częścią stopy tutaj po dalszym słupku chciał zaskoczyć Donnarumę, a całą akcję zamknął nie kto inny jak Cajon i no właśnie oddaje prowadzenie swojej drużynie. Słuchamy spikera Napoli. Było widoczne, naganne, tak jak powiedziałeś Piotrze, zostało pomijane żółtą kartkę, a potem jeszcze wszedł w dyskusję z głównym. No i Milan teraz w bardzo trudnych opałach, w sytuacji tutaj właśnie niesportowe zachowanie, a tu jeszcze najwyraźniej dwa słowa za dużo. Jurajna. Dokładnie tak. Pepereina wychodzi z bramki, łapie piłkę, hiszpański golkiper. Ale zawodnicy Rossoneri, podobna sytuacja jak nie tak dawno na Stadio Olimpico w Rzymie, wówczas Roma w meczu fazy play-off piłkarskiej Ligi Mistrzów także kończyła w 9 mecz z FC Porto. Kamil Glik, który trafiał swego czasu w meczu z Napoli, oraz Grzegorz Krychowiak. Tymczasem mamy bramkę samobójczą, ręka wybijał piłkę ręką zawodnik AC Milan i pytanie, czy bramka będzie rzut karny. Kajekona, czy rzut karny i czerwona kartka. Daj się piłkę Milikowi, jak wczoraj to zrobili zawodnicy Bayernu Monachium. Po dwóch golach Lewandowski otrzymał rzut karny od kolegów w Bawarii. Pierwszy w historii włoskiej ekstrakasy polski hat-trick na Półwyspie Apolińskim. Lorenzo Insigne świetnie się zachował. Widzimy, robił wszystko. Alessio Romagnoli, żeby ta piłka do bramki nie wpadła, jednak już uznał arbiter, że albo nie zdążył interweniować Alessio Romagnoli, albo zapisał tego gola. To bramki na pewno nie było. Chyba krzyczy teraz Alessio Romagnoli i koniec, a szkoda, że nie było rzutu karnego, być może miałby szansę na hat-tricka Arkadiusz Milik. Jednak to był wielki mecz Polaka, to była noc Milika, jak pisał dziennik Giornale Corriere del Mezzogiorno, La Notte di Milik, dublet Polaka w taki oto sposób przywitał się z kibicami na Zurich, powtórzył osiągnięcie prezesa Zbigniewa Bońka z 82 roku, pierwsze gole wbite na Półwyspie Apolińskim i to od razu